Halo, witam państwa, ja jestem Pomidorowy.pl, a oto kolejna sesja Zagrajmy w Krok 2 Kingdom of the Gobos. Tym razem bez Justyny, ponieważ Justyna sobie pojechała do domu, ale wróci pewnie za jakiś czas do mnie. Tak dokładnie to chyba za tydzień, może za dwa. Więc postanawiam teraz, ponieważ jestem sam w domu, korzystać z okazji i nagrać kolejną sesję z Kroka, gdyż chcę jeszcze w te wakacje i w te lato skończyć Kroka 2 i maraton z Krokiem na tym oto kanale. Tak więc bez zbędnego przedłużania, ja już się zmniejszam i jedziemy z koksem. Dobra, powinienem chyba starczyć, jeżeli chodzi o wysokość, długość, cokolwiek i tak dalej, tak więc poprzednim razem zrobiliśmy dwa poziomy, dwa dosyć takie w miarę fajne poziomy, chociaż tak, jeden z nich był spoko, ale skakanie po głowach dinozaurów, no było takie, no, troszeczkę denerwujące, bo mogłem łatwo spaść i przy okazji zdobyłem tam dwie kamienne opony, czy tam w ogóle opony. I w drugim poziomie z kolei to była ciuchcia, która była ultra trudna. Ja nie lubię tego poziomu nawet, znaczy lubię go i zarazem go nie lubię, tak to wytłumaczę. I z pewnymi problemami udało mi się w końcu tamten poziom przejść, co oczywiście się bardzo cieszę z tego powodu. I kolejne tam dwie opony były, no i oczywiście kurde straszna mordęga, czyli wyścig z tymi wszystkimi zasranymi dantinosami, a raczej kurcze pieczone z... tak, z dantinosami. I problem był taki, że jakby to można powiedzieć, ciężko było w ogóle wygrać ten wyścig. Sorry, że tak się trochę zaplątałem, ale chciałem coś powiedzieć, ale no nie pykło. Dobra, tak więc co tutaj mamy dzisiaj do roboty? Zrobiliśmy tamte poziomy, tak, więc tu mamy tamte sekwencje zaliczone. I chyba teraz można byłoby zejść na dół i zacząć tutaj poziom jakikolwiek. Co wy na to? Myślę, że się chyba wspólnie zgodzimy, tak więc... zobaczmy w ogóle, co ten nasz gobosik będzie chciał od nas, bo myślę, że coś będzie chciał nam powiedzieć. Co? To się zaraz dowiemy, co on będzie nam chciał powiedzieć. No dobra, to już mniej więcej wiemy, na czym będzie poziom polegał, tak mniej więcej, ale zobaczymy zaraz, czy to jest w ogóle ten dobry poziom, do którego ja wchodzę. A, musimy uratować 50 gobosów, nie grobosów, tylko gobosów. O, i zaczynamy w bardzo fajną muzyczką w tle, posłuchajcie sobie sami teraz. Powiem wam szczerze, że naprawdę kurczę, fajnie te bebenki grają. To mi strasznie przypomina Raymana 1 i Bongo Hills. I tam była taka muzyczka, która wiecie sobie tak po cichu leciała z takimi bębenkami. To coś na ten rodzaj mi się przynajmniej wydaje, że to tak mniej więcej się prezentuje. Graficznie oczywiście również poziom się bardzo fajnie prezentuje i jak widzicie, musimy jakby uratować właśnie te 50 gobosików i każdy jeden gobos daje nam kryształ, znaczy nie kryształ, tylko klejnot, tak więc no jestem ciekaw, jak twórcy rozwiążą to, ponieważ mamy tutaj tylko 50 gobosów do uratowania, to jestem ciekaw, jak twórcy to rozwiążą w przypadku, kiedy zdobędziemy te 50, to co, pozostałe 50 klejnotów będziemy musieli szukać? No trochę byłoby to śmieszne, nie powiem, że nie. Dobra, tutaj mamy jakąś ślepą uliczkę, nie wiem, czy tutaj możemy w ogóle jeszcze iść, więc pozwólcie, że ja się wrócę, bo wydaje mi się, że tamtą ścieżką powinniśmy też pójść, ponieważ tam coś będzie i tam mi się wydaje, że będziemy po właściwej stronie. Dobra, wal się ty tam, dinosie zasrany, ponieważ mnie denerwujesz, działasz mi na nerwy, gościu. O, tutaj coś mamy. Przy okazji sobie wodę trzeba uzupełniać, bo mamy tylko 4 wody, tak więc no trochę słabo. O, i tutaj jest na czubku drzewa gobosik. I tu mamy... O, patrzcie kurcze! Patrzcie, co gra przed nami ukrywa.
Widzicie? Kolorowy klejnocik. Oj, nieładnie, Gierko, takie skarby przede mną ukrywać. Co ty sobie wyobrażasz? Ja ci dam, kurcze pieczone. Oczywiście mówię, denerwujące troszeczkę jest to, że trzeba bardzo często sobie tą wodę tak uzupełniać, bo ta woda bardzo szybko się kończy, jak sami zresztą widzicie. Tak więc no troszeczkę nie działa to jakby na naszą korzyść. I teraz... mam. Dobra, mam. Udało się. Elegancko. Trzeba będzie pójść do sklepu i uzupełnić zapasy, bo kurczę pieczone... obawiam się, że w następnych poziomach może nam braknąć tych wszystkich donatów i tak dalej, tak więc no musimy brać to pod uwagę, no niestety, takie jest smutne życie, no. Okej, kolejny gobosik uratowany. Poczekajcie chwilkę. Okej, jestem z powrotem, musiałem się... znaczy musiałem wydmuchać nos, ponieważ kurde, coś mi w nosie jeździ i to nie tylko jeżeli chodzi o sprawy alergiczne, ale po prostu tak jakoś mi ostatnio coś w nosie jeździ i ja mam niestety pewne podejrzenia, co to jest, ale nie chcę was jakby obrzydzać, bo ja wiem, że wy możecie to oglądać o różnych porach. Wiecie, na przykład jesteście głodni, to sobie jecie. Ja nie chcę oczywiście tego robić, bo mówię, ja nigdy nie chciałem obrzydzać swoich widzów. Ja zawsze wolałem ich w jakiś sposób ciekawić, a nie obrzydzać, tak więc pozwólcie, że ja sobie na razie daruję, aczkolwiek możecie się domyślać, o co chodzi z nosem. Tak więc, no może ja po prostu się zamknę, zmienię temat i... wiecie co? Póki nie mam nic mądrego do powiedzenia, to posłuchajmy sobie muzyczki i spójrzmy na ten piękny poziom pod względem grafiki, bo naprawdę, no twórcy tutaj w tej części wykazali się naprawdę wielkim profesjonalizmem i naprawdę przewyższyli kroka jedynkę, autentycznie, bez żadnej kappy. Dobra, mamy teraz robocika. Tym robocikiem trzeba będzie teraz zdobyć te klejnociki. O nie. Serduszko. Dawaj, proszę. Zdobądź. Przyda się zawsze serduszko. Dobra, i tutaj nic nie mamy. Mieliśmy tylko jeden czerwony klejnocik. Dobra, to mnie też satysfakcjonuje, powiem szczerze. To mnie nawet, bym powiedział, bardzo satysfakcjonuje, tak więc nie mam na co w ogóle narzekać, tak szczerze powiedziawszy. O, checkpoint! Checkpoint! Tak by chyba w Tarzanie Tarzan tak wypowiadał, takie checkpoint! Przynajmniej z tego, co pamiętam. Okej, okay. Auć. To się źle skończy dla mnie. Oj, uwierzcie mi, to się źle skończy. No, bardzo się źle skończyło, ponieważ teraz jestem w bardzo nieprzychylnej dla mnie sytuacji, gdzie nie mogę nic w zasadzie zrobić, chyba że tam dalej jest woda, no to wtedy okej, no to zobaczmy w sumie. Tylko nie mogę oberwać od tego Dantinoska, więc Dantinosku, spieprzaj. Woda, 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 gdzie jest woda? Gdzie jest water? Jest water! Dobra, mamy water. Idziemy stąd. Idziemy atakować Dantinosa i ratować pozostałe gobosiki, bo zasłużyły one na ratunek! Jezus Maria, ale się wystraszyłem! Ja pierdziele, weź tak więcej nie rób, ziomuś! Bo o zawał mnie, kurde, kiedyś przyprawisz. Ja rozumiem, że ty chcesz unicestwić mnie jako kroka, no ale już bez przesady, no możesz, kurde, chociaż mnie nie straszyć. Już, kurwa, nawet w Outlaście się tak bardziej nie bałem jak w kroku. Czy to oznacza, że krok to jest, kurde, dobry horror?
Nie no, bez przesady, no nie róbmy takiej, nie róbmy takiej, jak to można powiedzieć. Po co ja w ogóle gaszę tę wodę, skoro i tak tam się nie dostaniemy, lol. Nie róbmy już takiego dramatycznego efektu, nie? Dobra. Aha, i teraz mamy siatkę. Tylko. Czy coś jest nad siatką? To warto też... A, jest kluczyk na przykład. Jest serduszko. I mamy to. Statuetkę naszą. Aha. Fajnie. Fajnie się wkopałem. Dobra, jedziemy z koksem. Nie ma to tamto. No, przynajmniej nie oberwałem. Mimo, że kurcze pieczone wskoczyłem w tym samym czasie, jak on odpalał swój miotacz ognia. Okej, jestem w stanie zgodzić się z werdyktem, ale tylko w małym procencie. I zanim ktokolwiek powie, ale Michał, co ty w ogóle masz do gadania? Przecież stało się, co się stało i nie masz jakby do tego wpływu. Tak, nie mam na to wpływu, bo odpierdoliłem głupotę i to nawet srogą. Ale, jest jedno ale w tym wszystkim. Często jest tak, że kiedy zdobywacie jakiś przedmiot w grach, czy to w Crashu, czy w Raymanie, czy gdziekolwiek, w momencie, kiedy macie pozę zwycięską, albo po prostu macie coś takiego, że faktycznie zdobywacie ten przedmiot, to tutaj powinna się taka blokada włączyć, przez co przeciwnik, nawet jeżeli cię atakuje, to nie powinieneś dostać obrażeń. Ja dostałem obrażenia i ja się z tym werdyktem nie zgadzam, dlatego bardzo bym chciał, aby gra zwróciła mi to jedno serduszko. Dziękuję. Tak, wiem, że mam gówno do gadania, wiem, nie musicie mi tego mówić. Kurde, ja mam za dużo energii ostatnio, powiem wam szczerze. I to jest wszystko spowodowane tym, że ostatnio byłem w Słupsku. Autentycznie, Słupsk spowodował, że mam za dużo energii w sobie. I to dlatego, że nakręciłem fajnego vloga, którego chcę na dniach wrzucić. Bo wypadałoby to wrzucić, gdyż jeszcze na dniach pojawi się materiał z Łodzi Dwójki. I trzeba też jakby znaleźć miejsce na to, no nie? Tak więc wiadomo, o co chodzi. A teraz możemy gasić i ratować naszego gobosika. O, patrzcie, cztery obok siebie są. Ale fajnie. Dobra. Tu mamy platformy, elegancko. Na szczęście to są zwykłe, one się nie zapadają. Całe szczęście, bo to by była naprawdę katorga, gdyby się okazało, że one by zapadały się pod siebie jeszcze. Wodę warto zawsze uzupełnić. W ogóle nawet nie wiem, czy ja nie zasłaniam wam czasem tej wody. Chyba zasłaniam. Ja nie, widzicie wszystko. A, wszystko widzicie, kurczę pieczone, co ja się przejmuję? Dobra. Elegancko, lecimy do przodu. Tu nic nie ma. Z tego co widzę. Z tego co słyszę, tutaj nic nie ma. Aha. I wróciliśmy się na początek, tak? Tak jest, na początek żeśmy się wrócili. Czyli oznacza to, że jednak tam musieliśmy pójść w tamtą stronę. Znaczy nie w tą, Boże, nie w tą, nie w tą. No frajer, no frajer. Na szczęście frajera uniknąłem. Dobra, to teraz szczerze mnie zastanawia, gdzie mnie nie było, bo tu już się tak jakby wróciłem. Chyba że tam u góry mnie nie było, na tym mostku. A, widzicie? Ale nie, tu jest gong. Gdzie ominąłem gobosy? Gdzieś ominąłem, kurde, tych. Ej, autentycznie, gdzie ja ich pominąłem? Gdzieś pominąłem, kurcze, gobosiki. To mi się już nie podoba. Gdzie ja mogłem ich pominąć? Tam są. Dobra, tylko jak mam się do nich dostać? To, że tam są, to ja wiem, ale kurde, jak się tam do nich dostać? Prze, tak to ja se mogę, kurde.
Zaraz znajdę tutaj jakieś przejście. Chyba, że się tak do góry dostaniemy. Ej, to jest też jakiś Ej! Właśnie! Patrzcie na to! Tutaj przecież nas jeszcze nie było. A teraz uciekamy od tego Dantinosa, my się nim nie interesujemy. Dokładnie! Dokładnie kroczek. Pyk, pyk i pyk, i pyk. No i mamy wszystko. Mamy wszystko zrobione, proszę państwa, panie i panowie. Więc teraz myślę, to jest taka moja, że tak powiem, propozycja, nie do odrzucenia, tak przynajmniej mi się wydaje, że warto byłoby wrócić się już teraz do Exitu i wyjść z tego poziomu, bo już ten poziom mamy zaliczony w 100%. Zgadzacie się ze mną? Bo ja myślę, że się chyba wszyscy zgodzimy wspólnie. Spadaj, gościu. Tak więc, jedna z prostszych misji jest zaliczona, raczej jeden z prostszych poziomów, bo to jest naprawdę, wydaje mi się, że najprostszy poziom, który żeśmy w tej sesji zrobili. Obawiam się, że następne poziomy już takie proste nie będą. Ale nie mam do tego 100% pewności, ale pewne przypuszczenia mam. Myślę, że słuszne. No i idziemy teraz sobie w dół. Dobra, to w sumie chciałem zrobić już cięcie, no ale skoro jestem taki rozgadany dzisiaj, no to niech będzie już. Poprowadźmy to w taki, a nie w inny sposób. I szukamy Exitu. Exit jest tutaj. Elegancko. Uhu! Udało się! Nice! Uhu! Elegancko! 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 Jezu, kuźwa, co ja odpierdzielam? A. Dzięki, Krok. Nie ma problemu. Nie ma problemu, ziomuś. Tak więc... Tutaj na dole mamy wszystkie poziomy zrobione, bo to tylko jeden jest. Nie ma tutaj innego poziomu. Nawet na tej nawet na tą wieżyczkę się dostać nie możemy, więc no. Więc to już mamy z głowy. To moglibyśmy zrobić. A, czyli musimy uratować małego mamuta, bo mały mamucik się zgubił od króla. Więc wypadałoby go uratować. Okej, ja się zgadzam z tym jak najbardziej, tylko zobaczmy sobie na nasz stan. No, nasz stan jest bardzo biedny, tak więc pozwólcie, że ja uzupełnię zapasy. I zaraz się z wami zobaczę. Uzupełnimy sobie i polecimy na tamten poziom. No dobrze, moi drodzy, jestem z wami z powrotem i teraz wam coś pokażę. Mamy 5 zielonych... donatów, nazwijmy to tak. Mamy 5 niebieskich donatów. Mamy 1 fioletowy i mamy 5 robocików. Myślę, że to jest całkiem fajny zapas oraz 6 żyć, ponieważ sobie postanowiłem jedno kupić życie. Tak więc można by powiedzieć, że troszeczkę wyczyściliśmy nasze konto bankowe, naszą kartę kredytową. Tak więc teraz możemy sobie nadrabiać klejnocik. O! Jakie kulfony! No, ale właśnie tego oto tutaj małego mamucika trzeba godzić. A muzyka jaka tutaj leci jest fantastyczna. Kurcze pieczone, teraz mi się Crash Bandicoot przypomina. I te poziomy pokroju, wiecie, Sunset Vista i tak dalej. Z takim brzmieniem trochę. Kurde, naprawdę, nie tyle co klimacik Crasha, co jeszcze w ogóle innych gierek klimacik tutaj, jeżeli chodzi o soundtrack. No po prostu twórcy, co wy żeście najlepszego odwalili, to jest coś pięknego. A graficznie poziom też wymiata. Zresztą mówię, póki nie mam nic konkretnego do powiedzenia, to teraz sobie posłuchajmy. A nie, dobra, teraz inna muzyczka jest. Dobra,
to ogólnie wiem, że teraz niektórzy mogą powiedzieć: ej Michał, ale dlaczego ty nie opowiadasz o swoich wspomnieniach z dzieciństwa, jeżeli chodzi o te poziomy? No to tak, jeśli chodzi o poziom z mamutami, jeśli chodzi o poziom z tymi 50 gobosikami, to faktycznie nie opowiedziałem, bo ten poziom faktycznie robiłem za dzieciaka. Tutaj bez dwóch zdań, zgadzam się ze sobą stuprocentowo, robiłem ten poziom. Aczkolwiek nie pamiętam, żeby on sprawiał mi jakiś problem. Może z początku tam wpadałem ciągle do lawy, ale nie przypominam sobie, żebym tak, wiecie, lamił non-stop do takiego stopnia, żebym, nie wiem, game overował. Prędzej, jeżeli chodzi o game overowanie lub tracenie żyć, to chyba ten poziom, z tego co mniej więcej pamiętam. Bo mówię, ja kroka dwójki nigdy nie przyszedłem. Ja z tego co dobrze pamiętam, o ile mnie pamięć nie myli oczywiście, ja doszedłem sobie tutaj. A, dobra, ja tutaj byłem już, bo ja szedłem na samą górę. Czyli jednak tamto przejście było bardziej legit niż to. Okej, to źle zrobiłem. No mówię, ja tylko ten świat, do tego świata chyba przeszedłem kroka dwójkę, albo do świata zimowego. I oj, i wszystko od zera. A przy okazji tych troli nie możemy pokonać, bo akurat oglądałem Let's Play Justyny, to ona tam właśnie tłumaczyła, że one, ich w zasadzie się nie da pokonać. Tak więc nawet jakbyście chcieli, no to no nie ma możliwości, no nie ma takiej nawet opcji. Tak więc tak jak mówię, być może przeszedłem do tego świata, być może przeszedłem do tego. Być może przeszedłem tylko i wyłącznie do świata zimowego i na tym skończyły się moje perypetie z krokiem dwójką. No, jedno jest pewne, gierki nie ukończyłem, tak więc no to będzie moje takie pierwsze ukończenie gierki na kanale i zarazem życiowo dla mnie będzie to pierwsze ukończenie gierki. Dobra, tu mamy lawę, więc idziemy sobie. Widziałem, że ten mały mamucik sobie tam uciekał i to mi bardzo kurde śmierdzi krokiem jedynką, jakby stąd wyłoniła się ta dżdżownica. Pamiętacie kroka jedynkę? Jeżeli nie oglądaliście Let's Play'a, to z chęcią polecam. Nawet bym mógł powiedzieć, że zalecam. Aczkolwiek jak graliście w kroka jedynkę, to w takich małych dziurwach zawsze wyskakiwała dżdżownica i to mi kurcze pieczone śmierdziało dżdżownicą, ale jednak no nie. Jednak się ona nie pojawiła, nie zaszczyciła nas swoją obecnością, tak więc niech spada na drzewo w takim razie. Dobra, tędy przyszedłem, tu mamy wielki kościotrup, więc sobie idziemy.